Żeby zrobić pączki hiszpańskie, do garnka wkładam 100 g pokrojonego masła i dolewam szklankę wody. Dodaję szczyptę soli i zagotowuję. Zmniejszam temperaturę. Do garnka wsypuję 200 g mąki pszennej i energicznie mieszam. Podgrzewam cały czas mieszając, aż do uzyskania jednolitego ciasta. Przestudzone ciasto miksuję. Dodaję jajko. Miksuję. Dodaję kolejne jajko. Miksuję. Dodaję trzecie jajko. Miksuję. I ostatnie, czwarte. Miksuję aż do uzyskania gładkiego, dość gęstego ciasta. Na papier do pieczenia z rękawa cukierniczego o dużej końcówce w kształcie gwiazdy wyciskam okręgi o średnicy 6-7 cm. Papier przycinam tak, aby każdy okręg znajdował się na osobnym kawałku. Wkładam do rozgrzanego oleju wraz z papierem. Po chwili wyciągam papier, który odszedł od pączków. Smażę po 3-4 minuty po każdej ze stron. Wyciągam na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym. I lukruję. Poradę, jak zrobić lukier, znajdziecie w oddzielnym filmie. Moje pączki są gotowe do jedzenia. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i oglądania innych filmów.